Cześć, ja jestem Kasia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i znowu widzimy się w Kasie i znowu będzie to wyzwanie. Ostatnio widzieliście Ugly to Beauty razem z Kacprem, tym razem zabieram się za wyzwanie od dziecka do dorosłego. Podejrzewam, że widzieliście już takie filmy, bo to jest dość stare wyzwanie, dużo osób to nagrało, a ja jakoś tak nigdy się nie bawiłam w takie na czasie różne wyzwania, takie krótkodystansowe, więc zabieram się dzisiaj za to i będziemy sobie tworzyć Toddlersa, który będzie bardzo piękny według nas oczywiście, stworzymy super fajne dziecko, zmienimy je w dorosłego i nie możemy tego dorosłego przerabiać, wiecie, tutaj sobie twarz poruszać i tak dalej, musimy zostawić tak jak jest, tak jak się zmieniło z dziecka, tylko możemy bawić się fryzura, skin, tyryryry, stroje. Także myślę, że będzie to dość ciekawe i zaczniemy może od razu od małego dziecka. Możemy sobie w sumie tutaj wylosować jakieś takie dziecko, które nam się spodoba na początek. O, ta jest taka super cute, także weźmy sobie może jakieś imię na początek, będziesz się nazywała Alicja Forest, także mamy naszą Alicję Forest. Słuchaj, co by tutaj ci wybrać? Twarz, zostawię taką jak masz, brwi na pewno, musimy zmienić brwi na jakieś takie bardziej delikatne, może nawet być te, myślę, że zrobię ją w włosach ciemny brąz, może coś takiego, skin jakiś, czyli detale sobie od razu wybierzemy. Ten jest mega sweet. Ale może weźmiemy jakieś takie od dorosłej simki, to później jak ona podrośnie, to będziemy mogli zachować skina. I myślę, że ten będzie całkiem spoko. Więc weźmy sobie tego skina. Jeśli chodzi o oczy, to jakbyśmy wylosowali jakieś. O, te nad spoko są. Ale te są chyba lepsze. Chciałabym, żeby właśnie ona miała takie troszkę większe te oczy. Jeśli mam być bardzo szczera, to ja raczej nigdy nie przerabiałam chyba. Chyba to jest moje pierwsze dziecko jakiekolwiek, które przerabiam. Wiecie, sobie gdzieś tam coś podciągam, bo zazwyczaj małymi dziećmi gram tylko w jakichś tam seriach moich, a tam nie mogę przerabiać swoich simów, bo po prostu tak sobie założyłam. Więc w sumie chyba to jest pierwszy raz, kiedy ja jakieś takie dziecko, słuchajcie, gdzieś tutaj suwakami robię, także będzie to dość ciekawe. Z profilu jest ok, płućki jej troszeczkę zmniejszmy może. Jestem bardzo ciekawa, jak podrośnie, jak będzie wyglądała. Brwi troszkę bardziej płaskie może. Usta ciut większe, bo chciałabym, żeby usta były duże u naszej dorosłej simki. Nos trochę niżej, bródka troszkę mniejsza, główka troszkę węższa. No i profil, usta troszkę do, może coś takiego, dobra, wygląda śmiesznie, ale zaraz zobaczymy właśnie z włoskami, jak to będzie wyglądało. Tutaj ona ma takie, kurczę, wiecie co ona ma? Takie trójkąty tutaj wystające, boże, te dzieci z profilu to, znaczy z profilu właściwie to nie, tylko to jest jakby z takiego kąta, tutaj zawsze mają takie pućki, a tutaj mają tak w klęśle. Ale to chyba jest już u wszystkich dzieci tak. Boję się, że z tego wyrośnie coś złego. No ale okaże się, zobaczymy. Po prostu coś zepsułam z tym podbródkiem. A gdyby tak podbródek jej zmienić, słuchajcie, co by się stało? No wszystkie mają takie... Ten nie ma, ale ja nie chcę takiej chudej szczęki. Dobra, zostanie niestety z czymś takim. Kolor oczu też bym chciała, żebyś miała może jakiś taki inny... Myślę, że zostanę przy jakichś ciemnych oczach, na przykład coś... Ej, zróbmy na razie coś takiego i tak damy soczewki jakieś dla ciebie, później dla dorosłej ciebie również. Na przykład moje ulubione, czyli te. Co tam, ty w ogóle masz jakiś liner na oczach, dziewczyno, jesteś bardzo szalona. Dajmy ci jakieś rzęsy, dajmy ci... No dobra, ona ma te, to niech już ma taka wymalowana, baby. Czy mamy jakiś taki różyk dziecięcy? Mamy tylko takie coś, o maj, bardzo zawstydzone dziecko. Myślałam, że mam jakieś takie dla dzieci, wiecie, takie różyczki. Różyczki? Nie mam, niestety, skończyło się. W takim wypadku jakieś włosy dla ciebie. O, te są mega słodkie, oczywiście bym chciała, żeby one były ciemne. I chyba przy nich bym została, chociaż bym chciała, żeby to było takie bardziej dziecko crazy. I dorosła też bym chciała, żeby była taka właśnie bardziej szalona. Więc może zróbmy tobie ciemne brązowe włosy, na przykład z takiej fryzurki. Albo nawet... To użyłam już milion razy, to już nie chcę tej samej.
Ewentualnie coś takiego. A czy mamy dla dzieci dostępne baby hairy? Na pewno mamy, tylko trzeba je odnaleźć. To jest chyba to. Ale bardziej chyba podobałoby mi się troszkę inne. Może na przykład coś takiego. W kolorze takim. Nie, ten jest za jasny, zdecydowanie musimy dać czarne. Okej, nie jest źle, więc w ogóle brewki też musisz mieć czarne, dzieciaczku. I może jakiegoś kolczyka bym ci dała? Słuchaj, złote serca, pięknie. No i jakieś, słuchaj, ubranie dla ciebie. Zdejmij te, co masz na sobie teraz, te lacie. W sumie ta bozeczka jest mega urocza, więc nawet mogłabym ją zostawić, tylko dodać do tego jakieś portki. Co by tutaj, jakaś sukienka, jeansy. Chociaż ta bluzeczka jest taka mega króciutka, więc trzeba by było troszkę wyższe spodnie. Te nie są najgorsze, gdyby dacie na przykład czarne i do tego jakieś fajne buciczki. Nawet mogą być jakieś takie bardziej szalone na przykład, no nie kapcie, ale jakieś takie miałem kiedyś z Hello Kitty, takie sportowe, fajne, takie wielkie. I na pewno gdzieś je mam, tylko muszę się rozejrzeć. Jednak, słuchajcie, ich nie mam? Czy jestem albo jestem ślepa? To jedno z dwóch. Ewentualnie takie różowe byśmy dali. Albo białe nawet. Trampeksy? Spoko. I chyba to tyle. Nie wiem, co tutaj jeszcze bym mogła ci dodać. Chyba tak. Boże, emocje sięgają zenitu. Nie wiem, co teraz z ciebie wyrośnie. Zobaczcie, tak wygląda. Jeszcze myślę, troszeczkę większe usta jej zrobić i troszeczkę niższe. Boję się, bo no jest dość taka... Kurczę, te tutaj trójkąty mnie martwią. Ale dobra, mamy taką dziewczyneczkę. Zróbmy jej może foteczkę, żeby zapamiętać, jak ona wygląda. Bo nie wiem później, czy się da, wiecie, jakoś cofnąć do tego, co jest. Więc uwaga, Alicia, a Alicja, Alicia, zmieniamy ciebie w young dorosłą. Uwaga. Okej. Okay. Pokaż się. Wow! No, powiem tak, broda ewidentnie wyszła ciekawie, interesująco, natomiast oczy ma duże. Oczy są takie trochę skierowane do środka, czyli jest okej. No słuchaj, ja myślę, że z ciebie na pewno coś fajnego się zrobi, o ile nie będziemy po prostu ciebie, kobieto, od boku oglądać. Wtedy wszystko będzie dobrze, ty się nic nie martw. To był chyba ten skin, tak mi się wydaje, więc zostawmy to, by ten skin, który miałaś, jak byłaś mała. Dajmy ci jakieś fajne brwi. Ja chciałam z ciebie taką bad jagę zrobić, ale ty masz taką raczej... Chociaż nie, ona ma beachy face. Te oczy, te usta, tak jakbyś chciała powiedzieć... Bitch, please... Także myślę, że z tego może być coś dobrego. O ile, tak jak mówię, nie będziemy sobie na nią patrzeć od boku. Także oczy takie, dajmy jej jakieś na pewno wielkie rzęsy, czyli coś... Może nie aż takie wielkie, chociaż... No dobra. Bardzo, bardzo duże rzęsy masz tutaj, dziewczyno. Nie wiem, jakieś może, kurczę, troszkę mniejsze bym ci dała jednak, chociaż... Wszystkie na tobie wyglądają po prostu jak takie rzęsy bardzo mocno do nieba, więc zostawmy... No nie, nie zostawimy tych, chciałam je zostawić. O, tu są krótsze, czekajcie. Dobra, zostawmy, damy jej makijaż, damy jej włosy, to może troszeczkę jakby odwrócimy uwagę od tych rzęs, chociaż nie, jest coraz gorzej, więc najbezpieczniejszy liner to będzie chyba taki. Do tego, słuchaj, od razu znajdźmy ci włosy, to jest to, co ja chcę na pewno od razu tobie dać. I włosy dla... O, na przykład może coś takiego, taka... Jaga, a gdyby dacie jakieś włosy w kolorze jakimś, niekoniecznie czarne, na przykład te mi się mega spodobały, albo jeszcze w jakimś innym szalonym kolorze, taka żeby była z kolorowymi włosami, te też są mega spoko, chociaż nie wiem do końca, czy ta fryzura, bo ona z tej strony jakoś tak dziwnie odstaje i jej mała twarz w tej fryzurze się trochę gubi, te też są mega cute włosy. Taka by była, wiecie, tutaj teges, szmeges i ta jej twarz byłaby wyeksponowana. Nie no, żartuję, zaraz sobie znajdę jakąś fryzurę, słuchajcie, do was wrócę, bo po prostu coś czuję, że to zajmie 13 000 lat świetlnych w dodatku.
No słuchajcie, przejrzałam już chyba wszystkie włosy możliwe i wróciłam w sumie do tych jednych z pierwszych, które wybraliśmy. I mam teraz dylemat nad kolorem. Albo ten mi się mega podoba, albo taki ognisty. Ale wiecie co, chyba wybiorę ten, bo takich włosów chyba żadna moja Simka nigdy nie miała. Także zostawmy, może jakieś nakrycia głowy, coś ciekawego byśmy tutaj dopięli do ciebie. Jakieś opaski, coś, nie wiem, oksy takie. What? Rzęsy! No, 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 no to bez tego jednak. Jakaś taka opaska, czapka, nie, zostawmy tak jak jest. Idźmy teraz z jakimś takim konturem, coś może jakiś różek by się tutaj fajnie nadawał, może coś takiego. Tylko te kolory są tutaj takie mega ostre i w ogóle nie pasujące do włosów, już prędzej wybiorę coś z tych. Po prostu, żeby tylko taki cień na tych policzkach nadać, myślę, że coś takiego będzie ok. Czy ja chcę jakieś specjalnie cienie dla ciebie? Myślę, że chociaż może właśnie pójść z nią w jakieś takie odważne makijaże, tatuaże, tyryryry. Kto wie, może tak skończymy. Ten makijaż jest mega ładny, tylko może te kolory jakoś tak mega nie pasują do włosów, chociaż ten wygląda spoko. Zobaczmy dalej i do tego jakieś byśmy jej dali usta bardzo takie nudziaki, neutralne. No nie takie! Ona ma w ogóle tak dziwnie wykrzywione te usta i będzie ciężko coś tutaj dobrać. Na razie jest tragedia i jednocześnie dramat, także coś z takich, jakby były bardziej w twoim kolorze skóry, no nie, no nie. Jeszcze coś innego. Ewentualnie skończy się tak, że w ogóle pozbędziemy się pomadki, bo jej naturalne usta chyba na razie mi się najbardziej podobały z tych wszystkich. O, takie usta. No dobrze, nie jest tak mocno źle, myślę. Ja bym tobie jeszcze jakiś kolczyk do nosa włożyła. Co ty na to? Nie masz głosu. Aha, czyli się zgadzasz. Dobra, taki to za wielki. Taki też jest trochę za wielki. Bardziej bym, myślę, na dziurkę tak dała niż ten septum, czy jak to się nazywa. Więc może nawet w takim kolorze trochę kolorowym. Myślę, że spoko. Ojej, od boku to jest... Od boku jest źle, no ale tak ogólnie z przodu to jest fajnie. Nawet wiecie co, te soczewki, jakbyśmy jej zmienili jakiś kolor oczu, jakby miała taki niebieski ciemny. Czy nie wygląda na trochę w nich creepy? W tych niebieskich, że wszystko jest takie mega niebieskie, czy lepiej w tych ciemnych? Czy w zielonych? Nie, zielone jakieś takie wytrzeszczone są, ale może takie niebieskie? Nie, 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 jednak chyba wrócę do brązowych. Niebieskie mi się tak zlewają z tym makijażem i z tymi włosami. Dobra, chodźmy, wybierzmy może dla niej jakieś tatuaże. Ja mam nadzieję, że ty nie będziesz jakoś mega goła, więc daj mi ci jakieś gacie. Powiedz, że się nie rozbierzesz jakoś tak mocno. Aha, rozebrałaś się. No to fajnie, wyśmienicie, trudno. Będziesz naga, więc ja tutaj coś zaraz na ciebie wkleję. No ale wybiorę sobie jakieś... Po prostu tatuaże fajne, pasujące mi do ciebie. No powiem tak, z tatuażami nie było łatwo. Jak zwykle nie mogłam się zdecydować. Chciałam jeszcze jej dać tatuaże na twarz, bo tak jakoś mi mega pasowały do niej. Ale po prostu stwierdziłam, że będzie za dużo, więc na razie dałam jej coś takiego. No i co, myślę, że możemy na spokojnie przejść do stroju i wybrać jej coś takiego fajnego, ale wiecie, z pazurem oczywiście. Może nawet jakaś taka bluza? Kurde, fajnie wygląda w tej bluzie. Ale zobaczmy coś może takiego bardziej, jakaś koszulka, crop topik taki, byłby całkiem spoko, myślę. I chyba nawet przy nim zostanę, tylko zmienię kolor. Może na taki. Wyjdzie nam taka zbuntowana nastolatka, ale która jest już młodą dorosłą. I do tego jakoś jakieś spodenki albo jakieś takie jeansy porwane mocno. Daddy jeans by do niej też pasowały w sumie myślę, bo ona jest bardzo szczupła i to po prostu by tak na niej wisiało i byłoby git majonez. Ale ze spodniami na pewno będę miała ogromny problem, zawsze mam, bo po prostu ich jest bardzo dużo i nigdy nie można się na nic zdecydować w ostateczności. Okej, chyba mam zwycięzcę. Słuchajcie, te mi się mega podobają. Podoba mi się to, że mają taki sprany kolor i fajnie do tego nadruku pasują, więc myślę, że teraz damy jej jakieś buty. Buty też jakieś może... Ojej, no nie takie wielkie, ale właśnie chciałabym jakieś takie bardziej większe troszeczkę te buty jej dać.
jakieś może nawet sportowe, albo pójdźmy w te klimaty. Te są chyba jedne z moich takich ulubionych butów. Marigold na przykład, czarne z białym, spoko. I do tego na bank jakieś paznokcie, może coś na rękę, jak znajdę coś takiego bardziej crazy, długie czarne paznokcie i jak najbardziej. Jakieś pierścionki na palce, u dwóch rąk najlepiej, albo nawet u jednej w sumie, takie czarne byśmy dali. No, spoko to wygląda, wydaje mi się. Jeszcze bym chciała jakieś bransoletki, ale nie wiem, czy znajdę coś, co nie zdejmie jej paznokci. Będzie problem z tym. Może w sumie te z gry, jakby tak zostawić? Jest git, słuchajcie. Wydaje mi się, nawet te czerwone albo czarne. Zostańmy chyba przy tych czerwonych. Dobra, jest git, czyli co? Chyba, słuchajcie... Zakończyliśmy ten challenge, tak mi się coś wydaje. Oczywiście robię sobie fotkę. No i co, tak wygląda nasza simeczka z twarzy. Koniecznie dajcie znać, co o niej sądzicie. Jeszcze nie dawajcie znać. Poczekajcie, bo ja muszę jej dać baby hairy. Moment. Tutaj po prostu coś poszło nie tak. Ja zapomniałam w ogóle na śmierć o tym. O, te są spoko nawet. Chyba nie będę szukać więcej takiej zostawię. Dobrze, jest okej, jest okej. Nie, także tak wygląda nasza Alicja z bliska. Z boku wygląda tak, no z tym nic, słuchajcie, już nie zrobię. Tak się wykluła, tak wygląda. Teraz tak, strój, jak widzicie, wygląda w następujący sposób. Figurka jest spoko u niej. No i ma oczywiście dużo, dużo tatuaży. Całe nogi też ma wytatuowane, ale pod tymi spodniami nie widać. Także tak wygląda Alicja. Czy teraz jak zmienię ją w dziecko, to nadal będzie taka mała cute, czy już będzie inna? No jest podobna, ale już nie wygląda tak, jak ja ją stworzyłam. Także widzicie, to jest takie trochę dziwne, że ona nie zachowuje tego, jak ja ją stworzyłam. No ale kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, zróbcie ten challenge. Możecie mnie oznaczyć albo, nie wiem, na Insta wstawić fotkę i mnie oznaczyć na przykład, żebym sobie zobaczyła ten challenge w Waszym wykonaniu. No a co, tymczasem życzę Wam miłego wieczoru, albo dnia, albo weekendu, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się ciepło i do następnego.